nazywam się Aneta Kisiel. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o najważniejszej decyzji w życiu, którą ja podjęłam i którą powinien podjąć każdy człowiek. Urodziłam się w rodzinie katolickiej. Chodziłam do kościoła. Modliłam się martwymi formułkami. Malowałam jajka. Choinkę ubierałam. Takie dziwne rzeczy. Ale religia nie dawała mi życia. Dlatego, że religia jest martwa. Jaka by nie była religia, ona jest martwa. I pewnego dnia zawołałam do Jezusa Chrystusa. I On mnie ożywił. Zawołałam do Jezusa ze swojego serca. I wypełnił mnie Święty Duch. On mnie wypełnił Świętym Duchem. Stałam się żywa, bo byłam martwa, tak jak moja religia katolicka. Byłam martwa, ale Duch Święty mnie wypełnił. Dziś jestem zaakceptowana przez Boga. Dziś jestem Jego córką. Nie chodzę z frajerem diabłem za rękę. I chcę ci powiedzieć, że życie samo w sobie jest zbyt puste. Jest tak puste, że nie warto żyć. Możesz je zapełniać, tą pustkę. Możesz zapełniać rodziną, przyjaciółmi, różnymi przyjemnościami, różnymi rzeczami, które gdzieś tam próbujesz nadać sens temu, co robisz. Ale chcę ci powiedzieć, że w każdym człowieku jest taka pustka, w każdym człowieku jest taka wielka dziura w jego duszy, którą może wypełnić tylko Bóg. Tylko On może to wypełnić, dlatego że On ciebie stworzył i stworzył mnie. I chcę ci powiedzieć, że religia jest martwa. Jakakolwiek religia, ona jest martwa. Jakąkolwiek religię wyznajesz od dzieciństwa, ona jest martwa. I chcę ci powiedzieć, że nie musisz starać się być dobrym człowiekiem, żeby przypodobać się Bogu. Bo tak naprawdę chcesz być gdzieś tam dobry i sprawiedliwy i próbujesz zasłużyć. Ale Bóg już ci przebaczył. 2000 lat temu Bóg ci przebaczył wszystkie twoje grzechy. Dlatego, że On zesłał Jezusa Chrystusa na krzyż. I Słowo Boże mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto wierzy, miał życie wieczne. I chcę ci powiedzieć, że jedyną drogą do Boga nie są twoje martwe uczynki, nie są twoje starania. Jedno, co możesz zrobić, to możesz oddać swoje życie temu, który za ciebie umarł. Bo jakakolwiek ofiara z twojej strony ma się nijak do tego, co On zrobił na krzyżu. On oddał za ciebie swoje życie. Jezus Chrystus oddał życie. Jedno, co możesz zrobić, zawołać do Niego, pojednać się z Nim. Możesz pojednać się z Bogiem, możesz być zaakceptowany już dziś. Już w tej chwili, w swoim sercu, możesz zawołać do żywego Boga, możesz zawołać do Jezusa Chrystusa, o co chodzi, co ona tutaj mówi. Dlatego, że zbawienie jest z łaski za darmo. Już teraz jest ten moment. Nie odkładaj tego momentu na później, kiedy będziesz może stary, kiedy może coś innego będziesz tam jakąś chwilę wyłuszczysz wolną. Ale już teraz. Teraz, w tej chwili przybliżyło się do ciebie Królestwo Boże. I chcę ci powiedzieć, zbawienie jest z łaski za darmo. Nie musisz się starać, nie musisz robić nic. Wystarczy, że szczerze zawołasz do Boga. Tak jak to ja zrobiłam, kiedy miałam 17 lat. I od tamtego dnia zmieniło się wszystko. Ja wiem, że jestem wypełniona Duchem Świętym. Ja wiem, że ja jestem zaakceptowana. I tylko dlatego, że tak się stało, mogę dzisiaj tutaj stać i mówić do was. Religia jest martwa, a Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I wybierz życie. Zachęcam cię, wybierz życie.